Ej, mordyszki, mam dla was naprawdę dziwną informację. Zobaczcie, co się stało. Ten megalodon jest strasznie duży i patrzcie, co z nim się dzieje. On zaczyna naprawdę wariować. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jakiś zmutowany megalodon wkradł mi się do mojego zoo. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tam są jakieś w ogóle tygrysy. A ten megalodon, ja nie wiem, co on próbuje zrobić. On mi chyba próbuje, nie wiem, zjeść tą klatkę. Ja nie wiem naprawdę, o co tutaj chodzi. Nie wiem, o co jest. Ej, patrzcie, on normalnie lata. Nie gadaj. T-Rex, T-Rex chyba ucieknie. Patrzcie. T-Rex uciekł, o Boże! Ja nie mogę, i czy ten T-Rex ucieknie stąd? Zobaczymy. On się chyba nie może przedostać, coś tutaj się chyba zepsuło. Ale czy on się przedostanie, czy ten T-Rex się przedostanie? O, to jest pytanie. Dobra, zobaczymy, co tutaj się jeszcze dzieje. Patrzcie, co jest grane, i czy ten brontozaur albo diplodok, nie wiem właśnie, co konkretnie to jest. Zobaczcie, czy on się chce wydostać z tego zoo? Prawdopodobnie tak, one wariują, naprawdę te dinozaury zwariowały, one chyba się boją tego zmutowanego megalodona. Patrzcie, tutaj jakiś pterinozaur sobie jest, nie wiem, co on tu w ogóle robi, ale zobaczcie tutaj, co się dzieje. O kurde, on mi pozjadał wszystkie dinozaury. Otworzył sobie, zobaczcie, to jest bitwa Rexa ze zmutowanym megalodonem. Ja naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje, patrzcie, jak nim rzuca ten T-Rex. Ja nie mogę, ej, co tutaj się dzieje? Ej, to jest niesamowita walka, to jest chyba najlepsza walka, jaką widziałem. Zobaczymy, kto wygra, czy zmutowany megalodon, serio? I on mi go zje. Zostaw mojego T-Rexa. Nie gadaj, że ten zmutowany megalodon zaraz tutaj do tego wybiegu wejdzie. Nie mam pytań, zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczymy, kto wygra, czy zmutowany megalodon, czy dwa T-Rexy. Zobaczcie, on tu próbuje się jakoś przedostać, ale... Zobaczcie, on go tam chapie, zobaczcie, on go tam zjada przez jakby te kraty i zobaczcie, co się dzieje, ale jednak role się odwróciły. Zobaczymy, oj, megalodon ma bardzo duże problemy, wgryca się w niego T-Rex i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ojeju, jeju, jeju, to jest chyba koniec megalodona, mi się wydaje, chociaż, czy on żyje? Zobaczcie, co jest, ej, jakiego backflipa zrobi w ogóle, co jest? Co tutaj się dzieje? Patrzcie, jak ten T-Rex go ograł tutaj na głowę. Zobaczcie, jakie on taktyki tutaj stosuje. Bardzo dobre taktyki, ponieważ megalodon nie może przeskakiwać właśnie przez takie bramy i on jakby, ten T-Rex, go tu gryzie po prostu przez te bramy, a megalodon nic nie może zrobić, bo się nie przegryzie właśnie przez takie belki. Zastanawia mnie, co ten gościu tutaj robi. Chłopie, twojego koleżkę tutaj biją. Znaczy, oni się biją w sumie. Może byś coś zrobił, a nie tutaj te kraty. O, 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 ej, posłuchał się mnie, co jest grane, ej. Co? Czy te dinozaury mnie słyszą? Ej, naprawdę jestem w szoku, dobra. Zobaczcie. No nie, patrzcie. Megalodon został zjedzony przez po prostu T-Rexy. Ej, dobra, naprawdę nie mam pytań. Zobaczcie, co się stało w moim zoo. Rozpętało się czyste po prostu piekło. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Jacyś w ogóle żołnierze tutaj przyszli do mojego zoo, prawdopodobnie go bronić. I zobaczcie, co tutaj się stało w ogóle. To jest jakaś hydra, a dokładnie to trzy hydry. Próbuję się dostać do mojego zoo. Tutaj jakieś zmutowane małpy, prawdopodobnie jest to King Kong. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Patrzcie, kto w ogóle walczy z kim. Ej, naprawdę nie mam tutaj no po prostu pojęcia, tak? Zobaczcie, tutaj jeden T-Rex poległ sobie prawdopodobnie. No i zobaczcie, co on robi. Czemu on ma taką zmutowaną rękę? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest naprawdę jakiś, no nie wiem, jakiś super bohater? Czy co to jest? Ej, to jest chyba naprawdę jakiś super bohater. Zobaczcie, ten T-Rex próbuje się mu wgryźć tutaj przez te bramy. Bardzo dobra taktyka, aczkolwiek nie wiem, czy działa, bo to jest jakiś chyba super herod. Zobaczcie, ej, zostawcie brontozaura, czy tam diplodoka. Ej, naprawdę, możecie napisać w komentarzu, kto to jest, bo zawsze mi się mylą te dwa dinozaury, ponieważ są one bardzo podobne. No i zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę, oni tutaj wkradli się i w ogóle, co to jest za wąż? Co on tutaj robi? Kolego, czy ty chcesz zostać zjedzony przez te krokodyle? Naprawdę, uciekaj stąd. Dobra, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Naprawdę jestem w szoku. Patrzcie, te wielkie zmutowane małpy, one tutaj są. No a tutaj niestety diplodok albo brontozaur, jak zał, tak zał. Niestety poległ. Moje tygryski biedne też. No i zobaczymy, co się dzieje tutaj dalej. Zobaczcie, oni już wchodzą. Ci super bohaterzy wchodzą tutaj do tego wybiegu. No i zobaczcie. Ej, kurde, patrzcie, szczęka mu tutaj został, jakoś on się wgryzł i nie może jakoś odgryźć tej jakby, no nie wiem, tego ogrodzenia właśnie. Zobaczcie, co się stało. Ej, biedny T-Rex, tak szczerze, trochę mi go szkoda. Troszkę bardzo mi go szkoda.
Zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje, naprawdę nie mam naprawdę pojęcia. Tutaj jakiegoś krokodyla mi tu biją, tutaj jest w ogóle czterech innych. Tutaj jest jakaś w ogóle anakonda, jakaś boa, nie wiem co to jest, jakiś wielki zmutowany wąż. Dobra, no i zobaczmy, co tu dzieje się dalej. Te małpy to w ogóle biegają w kółko, nie wiem o co chodzi, naprawdę dziwne to jest. Może się zablokowały o tą lampę. Dobra, ale co oni chcą zrobić dalej? Oni się biją z tym krokodylem, patrzcie, ten krokodyl go tutaj podrzucał. Krokodyl już tutaj sobie po prostu zginął, tak? Nie ma go już po prostu. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje dalej. Zobaczmy. Oni walczą z tym właśnie krokodylem, ale wydaje mi się, że jest to po prostu walka nie fair. Ci krokodyle powinni mu pomóc. No i a zobaczcie, co oni robią. No tak naprawdę nic nie robią, żeby pomóc swojemu koledze. No i patrzcie. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Ta hydra nie może w ogóle tutaj wejść. Nie wiem, o co tutaj chodzi, co się z tym stało. Nie mam naprawdę pojęcia. Ten Minotaur to ja w ogóle nie wiem, też się jakoś zbugował w ogóle. Dobra. Co tutaj jeszcze jest grane? Co tutaj jest grane? Tutaj jakiś pterinozaur w ogóle chodzi sobie po moim wybiegu. Proszę stąd uciekać. Uciekaj stąd. Dobra, no i co mamy tutaj jeszcze dalej? Tutaj mamy te krokodyle w sumie. Tutaj mamy tego T-Rexa, który już w sumie chyba nie żyje. Tak, dokładnie, nie żyje sobie ten T-Rexik. No i mamy oczywiście jednego krokodyla. Mamy tutaj oczywiście tego węża. Ja nie wiem w ogóle, co ten wąż robi, czy on się chowa przed nimi. W sumie, dobra taktyka, może go nie znajdą. Ej, patrzcie, on się w ogóle schował w krzaki. Dobra, w takim razie, kto jeszcze został na tym wybiegu? Czy ktoś został? O kurde, tutaj nikogo nie ma, same kości zostały. Zobaczmy, co jest dalej. Okej, tutaj jest ten krokodyl, tu coś jest też. Kolejny krokodyl. No dobra, więc zobaczcie, co tutaj teraz się dzieje. Zobaczcie, jakie mam naprawdę lagi, bo dzieje się tu tyle rzeczy. Patrzcie, T-Rexy walczą ze sobą. Patrzcie, ile to jest T-Rexów. Tu jest taka masowa bitwa. Zobaczcie, jakieś krokodyle walczą. Zobaczcie w ogóle, ile ich tu jest. Naprawdę, jest tu tych krokodyli z 10, a jak nie więcej. Dobra, zobaczcie, tutaj T-Rexy się biją. No naprawdę, jest to satysfakcjonujące. Bo naprawdę te bitwy są przepotężne, naprawdę są epickie te bitwy. Patrzcie, tutaj jakieś T-Rexy są prawdopodobnie razem w teamie i walczą po prostu przeciwko innym. Zobaczcie, tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy, ci superbohaterowie walczą, tutaj jakiś Minotaur sobie chodzi, ale prawdopodobnie te T-Rexy wygrają, bo jest ich już po prostu tyle, że oni robią jako armia. Zobaczcie, tutaj się jeszcze jakieś T-Rexy biją, nie wiadomo dlaczego. W ogóle te T-Rexy wszystkie wyglądają tak samo. One są wszystkie czerwone. Dobra, zobaczymy, co tu mamy jeszcze. Okej. Czy ktoś tutaj jeszcze został w tym zoo? Halo, halo, czy ktoś tutaj jest? Tam chyba ten pterinozaur cały czas chodzi. A, w sumie, a poszedł sobie, dobra. Czyli go wygoniłem, dobra. Czyli jednak nie chodzi. Patrzcie, tutaj się wali po klacie. No i dobra, jak widzicie, wygraliśmy. Znaczy w sumie to T-Rexy wygrały. No i co, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Możecie napisać w następnym odcinku, jakie te bitwy zrobić. Może na przykład, nie wiem, T-Rex versus Spinozaur. Napiszcie koniecznie w komentarzu.